Powiedziałaś o tym, że twój mąż sam z siebie poznaje miasto, poznaje Warszawę. Czy tutaj w Polsce czuje się dobrze, podoba mu się, czy jednak mówi Ida, wracamy do Stanów? To jest dobre pytanie, bo wiesz co, na początku jak przyjeżdżał, on mi się też oświadczył w Warszawie lat 5,5 temu, widziałam, że podoba mu się w ogóle Europa, podoba mu się Polska, podoba mu się Warszawa, ale był taki, no taki obcy. Jak Englishman in New York, wiesz, jak idzie ta piosenka, to on tak się właśnie czuł gdzieś, okej, ma tutaj swoje mieszkanie, moje, które jest jego, ma swój dom i wszystko jest takie dla niego stworzone tutaj, żeby było mu wygodnie, ale to nie było jego miejsce. A teraz zupełnie odwrót. On uwielbia Warszawę, uwielbia. Wręcz jak byliśmy teraz w Hiszpanii tydzień, to mówi, o już się nie mogę doczekać, jak wrócimy na Mokotów. Na Mokotów. I tak mówię, skąd mój mąż, który jest z San Francisco, urodzony, wychowany, myśli o Mokotowie, jakie to jest śmieszne i urocze. I powiem ci, że dzięki temu, że zaakceptował tak bardzo Polskę i mało tego, że zaakceptował, naprawdę pokochał na swój sposób, pokochałam jego tak na nowo jeszcze bardziej, bo chyba tego potrzebowałam. Ponieważ mój tata też jest z Warszawy i gdzieś no, chciałam, żeby on kochał to miejsce.